Tytuł kursu. Elementy podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Moduł. Dokumentacja logistyczna w jednostce administracyjnej. Temat GPS. Właściciel firmy, dyspozytor, chce coraz częściej dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się powierzona firmie przesyłka lub ładunek. Pomaga im w tym system GPS. System GPS umożliwia określenie dokładnej pozycji pojazdu w dowolnym miejscu kuli ziemskiej, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Odbiornik GPS zainstalowany w pojeździe analizuje sygnał z co najmniej 3 widocznych jednocześnie satelitów i na podstawie różnicy czasów docierających do niego fal radiowych oblicza swoją pozycję, prędkość i kurs. Tak wygląda najczęściej stosowany w naszych samochodach GPS. Druga technologia GSM GPRS umożliwia i zapewnia transmisję pakietową powyższych danych do centrum monitoringu. Zastosowanie tych dwóch technologii daje możliwość skutecznego monitorowania obiektów, czy to na terenie Polski, czy też poza nią. Wprowadzenie przez operatorów GSM technologii GPRS transmisji danych w sposób zdecydowany wpłynęło na obniżenie kosztów. System GPS, Global Positioning System, należy do podstawowych rozwiązań informatycznych wspomagających monitorowanie przesyłek. Umożliwia on pozycjonowanie obiektów ruchomych poprzez nawigację satelitarną. Satelitarny system monitorowania pojazdów biorących udział w systemie zaopatrywania skutecznie usprawnia procesy logistyczne przez efektywne sterowanie i kontrolę taboru samochodowego wraz z dostawą, optymalizację procesów zaopatrywania dzięki szybkiej i dokładnej informacji prowadzącej do obniżenia kosztów funkcjonowania, zdyscyplinowanie pracy kierowców, ochronę pojazdów i ładunków, rejestrację i tworzenie dokumentacji tras przejazdów i odwiedzanych miejsc. Nowoczesne systemy monitorowania pojazdów GPS obecnie funkcjonują w prawie każdym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie stosowane przy monitorowaniu zapewnia kontrolę czasu pracy kierowców, przebiegu pojazdów, poziomu paliwa i wiele innych potrzebnych informacji w każdej chwili. Mając dostęp do internetu, zyskujesz możliwość łatwiejszego zarządzania pojazdami. Wszystko to pozwala znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji całej floty, podnosząc przy tym bezpieczeństwo przewożonych towarów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.